Witajcie kochani, dzisiaj taki troszeczkę luźniejszy odcinek. Nie będzie chodziło o gierki. Pokażę wam moje top 10 skinów. Top 10 skinów z dodatkami na plecy. Więc oceniajcie, napiszcie w komentarzu, które wam się najbardziej podobają, jakimi wygracie. I zapraszam was do oglądania. Na miejscu 10 jest to nasz zbuntowany agent. Tak się nazywa skin pakietu startowego. Chyba większość graczy go ma. Naprawdę był wtedy, nie wiem czy dalej jest dostępny, ale był wtedy za 15 zł, jak go kupowałem. Do tego było 600 V-dolców. I powiem szczerze, że do niego chyba pasuje każdy dodatek do niego pasuje. Najlepiej mi się gra, jeżeli nim gram, ze skrzydłami. Wygląda on tak. Albo z klatką Ravena. Te dwa dodatki dla mnie najlepiej pasują do tego agenta. Więc ja gram tylko tak. Czasami powiem szczerze, że dodam ten plecak z zestawu, ale bardzo rzadko, naprawdę. Na miejscu 9 bombowe barwy. I do tego skina też dużo dodatków pasuje, ale najlepiej mi się gra ze skrzydłami. Bardzo mi się to podoba. Albo z kokardką. Z kokardką z misia. Naprawdę też świetnie wygląda. Zobaczcie. No przepiękne. Przepiękny skin. Co jeszcze by do tego pasowało? Jajko tak dla beki, powiedziałbym szczerze. Pod kolory pasuje, ale niestety no jajko jest dosyć brzydkim dodatkiem. Klatka Ravena, no może być. Te pióra tak dosyć fajnie wyglądają. Tarcza? Tarcza chyba średnio. Chyba średnio tarcza pasuje do tego skina. Ja gram przeważnie ze skrzydłami. Przeważnie ze skrzydłami, jeżeli bombowe barwy biorę. Na 8 czarny Voyager, do tego pasują skrzydła, super są skrzydła do niego, do tego pasuje też tarcza z czarnego rycerza, też bardzo mi się to podoba. Kokarda średnio, ale czasami też nią gram, właściwie misia kupiłem dzisiaj w nocy i trochę pograłem, ale to mniejsza o to. I plecak z zestawu, świetnie pasuje do czarnego Voyagera, naprawdę, no jak gram czarnym Voyagerem zazwyczaj ze skrzydłami. Ale też czasami grałem właśnie z tym plecakiem, więc polecam skrzydła. Skrzydła to jest dodatek, który chyba każdy by chciał mieć. Najładniejszy według mnie, według wielu graczy też słyszałem opinię, najładniejszy dodatek, jeżeli chodzi o dodatek na plecy. Skrzydła przepiękne. Na 7 żniwiarz i tylko i wyłącznie mi się wydaje, że skrzydła. Tylko i wyłącznie, że pasują do jego skrzydła, według mnie. Widziałem, że niektórzy grali z kokardą, nie podoba mi się to. No nie podoba mi się to. Według mnie skrzydła i skrzydła są takie bardziej do żniwiarza pasują, bo żniwiarz jest wzorowany na John Wicku, a jeżeli są dodane do jego skrzydła, to wygląda prawie tak samo jak Lucifer z tego serialu Lucifer. To mi się bardzo podoba i dlatego jak gram żniwiarzem, to ze skrzydłami. Albo bez dodatku. Inaczej mi się nie podoba. Szósteczka. Króliczek ze skrzydłami. Super wygląda. Królik ze skrzydłami świetnie wygląda. Bardzo mi się podoba. I kokarda. Kokarda też bardzo pasuje do niego. Czarny kolor do białego. Idealnie. Jajko z zestawu. No tak od biedy powiedzmy. Jajko tak od biedy. Też bym dodał do tego. Tarcza czarnego rycerza. No raczej nie. Chociaż na siłę by się wepchło. Skrzydła najlepiej. Do królika skrzydła. Polecam serdecznie. Piąteczka teraz. Raven ze skrzydłami. Bardzo mi się podoba. Jest taki ala to upadły anioł, ale to takie, no nie wiem jak to nazwać, ale jest świetne, naprawdę. Pasuje też do niego oczywiście klatka z zestawu, też bardzo ładna. Kokarda, absolutnie. No nie, to jest już takie strasznie dziwne, takie przedszkolankowe, nie wiem jak to nazwać nawet. Czarna tarcza też pasuje, ale jeżeli gramy Ravenem, to albo z zestawem, albo ze skrzydłami. Tylko te dwa dodatki, tylko używam tych dwóch dodatków. Tureczka górska zwiadowczyni? Nie, górska wojowniczka. Górska wojowniczka ze skrzydłami, świetna. Bądź też z klatką, super wygląda. Kokarda też do niej pasuje. Naprawdę. Tarcza osobiście mi się nie podoba. Ta tarcza od niej. Osobiście mi się nie podoba. Już wolałbym tarczę czarnego rycerza do niej. Naprawdę. Ten skin kupiłem niedawno i jest naprawdę, bardzo mi się podoba jej zbroja.
i to, że ma takie unikatowe włosy, powiedzmy. Nie ma żaden inny skin przez tych włosów, prawda? Trzecie miejsce, już mamy topkę. Na trzecim miejscu jest Czarny Rycerz z plecakiem. Bardzo mi się podoba czarny. Właśnie o dziwo mi się do czarnego rycerza podobają plecaki. Gdzie te plecaki prawie mi się w ogóle nie podobają, to do Czarnego Rycerza bardzo mi pasują te dwa plecaki. I do niego pasują jeszcze skrzydła. Super. Tarcza od Czarnego Rycerza już mi się znudziła, ale jest też świetna do niego, no bo w końcu z zestawu. Kokarda. Nie. Plecak od Ravena. Spoko, może być. Ale najbardziej mi się podoba z tym plecakiem, Czarny Rycerz. Jest taki średniowieczno-nowoczesny. Tak to nazywam. Na miejscu drugim skin, którym ostatnio bardzo często gram. Bardzo często. Jest to agentka z karnetu. Jest to świetny skin, naprawdę. I pasuje do niej praktycznie wszystko. Gram ją z kokardą, gram ją ze skrzydłami, gram ją z Ravenem. Pokażę wam. Nawet z tą tarczą ją gram czasami. Tarcza, plecak od agenta. O, ktoś nie może się przedstawić. Plecak od agenta jest świetny. Ten plecak nawet do niej pasuje. No chyba wszystko do niej pasuje, oprócz jajka. To jajko to chyba do niczego nie pasuje. Ta tarcza jak? Ta tarcza też może być na Hama. To pasuje z Twitch Prime'a. To też pasuje. To nie pasuje. No ale reszta dodatków według mnie pasuje. Naprawdę świetny skin, bardzo mi się podoba. No i na pierwszym miejscu jest skin, do którego mam strasznie duży sentyment, ponieważ jak zaczynałem grać w tę grę, bardzo często padałem od tego skina. Bardzo często myślałem, że to są pro playerzy, bo budowali przed sobą ścianę i schody. Wtedy ja tego nie potrafiłem. To był... O, aż mi mikrofon spadł, takie wrażenia, takie emocje. Wtedy to był pierwszy sezon, albo początek drugiego, z tego co pamiętam. I naprawdę ten skin mnie non-stop zabijał, non-stop. Jest to nasza specjalistka z wiadu i do niej polecam skrzydła. To jest mój ulubiony skin. Do niej polecam skrzydła, do niej polecam kokardę, do niej polecam Ravena, do niej polecam plecak, do niej polecam też ten plecak. Ze wszystkim ją można grać. Nawet z jajkiem mi się ona podoba. Naprawdę dla mnie to jest najlepszy skin w grze. Oprócz Skull Troopera chyba. Tego z Halloween. Tego z Halloween też bym chciał. Ale cieszę się, że nabyłem tą specjalistkę z wiadą. Naprawdę dla mnie skin kozacki i mam duży sentyment do niego. Cały czas od niego padałem, no porażka, naprawdę porażka. Jakbyście zaczęli te gry wtedy, szkoda, że nie mam wszystkiego nagranego. Tak to bym wam powrzucał, ale też nie wrzucam tych gier, na których padam, prawda? Dobra, to będzie na tyle. To jest moje top 10 ulubionych skinów, którymi gram. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem najlepiej, żeby nie pominąć żadnego filmu. I dajcie znać w komentarzu, czy takie filmy też wam się podobają. Takie luźne filmy, może nie wiem, wstaniecie przed szkołą, sobie obejrzycie. Takie luźne pogadanki. Napiszcie mi po prostu w komentarzu. Ja będę odpisywał, będę czytał komentarze, zawsze to robię. To co, do zobaczenia w następnych odcinkach.